6 sierpień, witam. Dzisiaj drugi zbiór pomidorków, ale nie taki wielgachny zbiór jak u Państwa, jak oglądam u nas kameralnie. Ważne, że zaczęło się plonowanie. Witajcie. Takim mieczykiem właśnie się przywitałam. Pierwszy, który zakwitł. Którego zerwiemy pierwszego pomidorasa. Czy tego? Nie, nie. Ten zważy gdzieś tak z dobry kilogram. On jeszcze dojrzewa. Zaczynamy tam od Gargamel Yellow. Tu pierwszy raz w życiu mamy tę odmianę. Pamiątkowe zdjęcie. Ale ciach, ciach. Ale tego nie, tego. I pokaż jego buzię. Gargamel Yellow. Zobaczmy. Ale wiecie co? On pęka. Kurczę, blaszka. Stop, stop, stop. No właśnie. No szkoda, ale piękny, przyznacie. Dobra. Te niech dojrzewają. A choć teraz przyłożymy go do gargamelka. O, zaraz, zaraz. Tu proszę, Gargamel Yellow. Pokaż jeszcze. No fajnie wygląda, fajnie. Dobra, to teraz go do tego, daj zwykłego gargamelka. Porównamy, a kształt zobaczcie, zupełnie inny. Co, Fretusia przyszła? No zobaczcie, no ekstra ten gargamel yellow. Dobra, teraz tego zrywamy. Krzew gargamelu. A gdzieżeś zgubił ogonek? To odpada. No, ładny. I chyba jeszcze z tamtej strony. A zobaczcie, jaki ten jest zarąbiście wybarwiony. O, i też pęka. Czy to choroba? Co to może być, co? Pęka. Pęka. Dobra. I jeszcze co? Któryś jest? Ła, tego. Oj, kolana moje. Czekajcie, bo tu nierówno. Nie no, wiesz co? Ten chyba jest jeszcze piękniej wybarwiony. Czyli on ma tendencję, że sam się odrywa od szypułki. Przysychają do gonki. Aha, przysychają. Nie ma, że tak. Dobra. Dwa rodzaje gargamelków. Ale wiesz co? Patrz, wspólny mianownik jest, jakbyśmy nie spojrzeli. Zobaczcie Państwo, te smugi. Zbliżę tak, żebyście... O! I odcień teraz jest identyko. Dobra. Tuż obok gargamela, powszechnie znanego, rośnie taki piękny, żółto-zielony pomidor. A jak się nazywa? Tak, malachit syberyjski. I wiecie co? To jest odmiana bardzo nam niesmakująca. Kwaskowa. Ale ze względu na ten piękny wygląd pomidorasów, no ją wysiewam. Trochę oko może nacieszyć. Nieprawdaż? No dobra, ty dawaj, dawaj. Chyba tego tylko. No nie? Zobacz. Chyba odmiana drugich jest taki sam. Zaraz, a gdzie? Od tej strony. Podobnie. Oj, tylko podłużę. Nie widzę. A, kochany. Tam to jest ten przepyszny zielony tygrys. Czekaj, polecę tam. A ty poczekaj tu na mnie.
Jestem już tu z drugiej strony. Patrzcie, ubarwienie. Syberyjski malachit. I który jest, ten słuchaj? Też pęka. Który pęka? Tygrys? U góry, zobacz. O, zielony tygrys, jeszcze nie dojrzały. Dojrzały jest. Ale wiesz co, on się nie wybarwił tak, jak go znamy. I ten jest miękki. Dobra. Tego syberyjskiego, jakbyś mi do tego przyłożył. O, to będzie pięknie. To jest bardzo dobry, słodki. Jak to powiedzieć, taka jakby długa koktajlówka. Poczekajcie, fotkę strzelę. To znaczy ty, małżonku mój, poczekaj. O. A pionowo tego? O, bo wiesz co, zobaczyłam odcień. O, i tak, poczekaj. Ekstra. Dobra. Już, do skrzyneczki, dawaj, dawaj. Co jeszcze? Taka bardzo duża koktajlówka. To jest. Mhm. Nie wiem, czy ten. Ten nie dojrzał. No, ale miękki. Ale niech wisi. To on, tu nie jeden jest miękki. Ten też można by, ten też. Ale pamiętasz, że one się robią pomarańczowe wręcz. Dobra, to zostaw, to twój, już jak jesteśmy to. A tu... Wow, tego to muszę przedstawić. Corazon. Corazon przed państwem. Zielone bomby. Ale zaraz zobaczcie, co tu się ukryło. To są bardziej podłużne, a tu mniej. To sakiewki takie straszliwe. A tu listek mi zasłania. Nie mogę go nawet... Zarąbisty. Nie, no ale szypułki niezłe. On jest podobny do tego Pink Fig. Pamiętasz, co pusty w środku jest? Ten chyba nie jest pusty, bo jest ciężki. No, a pójdziemy później, jak będziemy wychodzić, to go przyłożymy do... tak. Pięknie. Fajne, fajne takie. Lubię takie inne kształty i buły. Tak, ale tu nam się nie zgadza coś. No ja, myśmy się tu nie pomylili. Mąż też mówi, że jak mi dałaś, tak posadziłem. Gwiazda Teksasu, ale ona, zobaczcie, ona zupełnie inaczej wygląda niż na zdjęciu. Bo jest taka jakby pomarańczowa, żółta i czerwień to ma na samym szczycie. Chyba w pierwszej części prezentacji odmian pokazywałam. Tak, albo w drugiej. Ale pęka. Więc nie wiem, nie wiemy, co to za cudo. Miękki jest już, on jest miękki. No miękkie, tak, tak. Tak, ale pęka. No nic, może jeszcze w innym miejscu mamy tę odmianę, to się okaże. O, i seler się odłamał. No też nie miał gdzie się rozłożyć, prawda? Całe przejście zajmuje. No i zobaczcie teraz, zarąbista odmiana. Jerozolima, Jeruzalem. Bliska jest. Tak, a zobacz, co napisali. 1,80 m. Dobra. Ścinamy. Ale nie wiem, wiesz co, może tylko tego? Nie, one miękkie są. Miękkie ten też. I tego chcę koniecznie obejrzeć dookoła. O, i na dupce ma fajne wzory. Nie, on słuchaj, w ogóle nie wygląda jak na opakowaniu. W tym innym foliaczku też. Jedynie, że ma te smugi takie przebarwienia. Holender, tak powiem. Na razie je rozróżnimy wszystkie bez podpisu. Jeruzalem. Tak jak teraz na topie jest piosenka. Jeruzalima. Tak. Co tego? O, jaki ten miękki też. Zobaczcie, co za cud. Z takiego zielonego. Takie piękności. Ten? Widzisz te? On ma już takich
storzek. No nic. To teraz mega groniasty, czerwony. Tak, wielka jedna gałąź, kiść, gigant. Ile tu jest pomidorów? Diabli wiedzą, dużo się nie zawiązało. I tak śmiesznie, takie wypierdki. Do góry sobie rosną. No zobacz, ty, jak ta papryka. Flamingo. One w różnie, różnie rosną. Mhm, ale akurat te do góry. No kształt też taki ciekawy. Coś mi ten aparat nie chce wyostrzać. Okej. Tylko kilka sztuk jest. To co widać. A mamy który? 6 września. Wyjątkowej urody krzaczor. Oryginalny. Już górne piętro. A tu dopiero. Kwiaty pokazują się na szczycie. No, a to jest arbuzowy. Nie. Tego nie rusza jeszcze. No, arbuzowy. Tutaj. Ale zobaczcie, tu bazylia. I teraz tak. Kto pamięta, a jak nie, to szybciutko do filmów z prezentacji pierwszej części. Jak wygląda na opakowaniu ta odmiana? Bolszaja Raduga, czyli wielka tęcza. Na pewno nie tak. Ten pęka. Duży, mięsisty pomidor. Ten mi się nie podoba, bo jest niewybarwiony. Blady. Ja chcę tamtego. Chirurgiczna. Ło! No panie, pacjent zmarł. Coś ty mu zrobił. Nie ma jak. To go ukręć. Strasznie krótka ta... No. Pokaż to. No on już zwilcz się tu. To w ogóle wręcz bez szypułki jakby. Nie? Nie, tu w ogóle jak wróz. Bezczelny. Tak, nie dość, że nie wygląda tak jak trzeba, to no widzicie? Oby był słodki. Dobra, to lecimy dalej. Bazylię. Niech zawiązuje się. Pięknie pachnie. Tak słodko. Dobra, do skarbczyka. Czyli to jest nasz drugi zbiór, duży, porównując poprzednią ilość, co nie? No, a tu czekam z utęsknieniem na arbuzowego. Patrzcie, jak się przebarwia. Zarąbiście. Dobra, lecimy dalej. Dobrze, to teraz rejsy, tomaty, pomidor, podróżnik. Ale pytanie, chciałabym, żeby to był jeden wielgachny pomidor, lecz nadzieje płonne. Dobra, pierwsza niewielka kiść. Też krótkie, co? Pokaż. I piękny jaki. Tum. Dalej, dawaj, jedziemy. No i marzy mi się, by to był taki jeden wielgachny. Taka narośl gigantyczna. No i jak tu się dostać? No, jakiś duży będzie? No, a tutaj co masz? Może taki duży to jest? Może być duży, może nie. Nie można dotrzeć do niego. To postaraj się. No i trzeba go oderwać. Jak żeś pielęgnował tutaj? Tego się nie da pielęgnować. Dlaczego? Ma zjedz kawałek. A, czego nie dodałam na filmach? No właśnie, powiedz ty, jak smakuje, bo ja wspomnienia mam kiepskie. No i smakuje co? Tak słabawu. To znaczy? Ale jak człowiek głodny, to zje wszystko.
Wiecie co? Nic się nie zmieniło przez w kolejnym sezonie z nim. Trzecim. Skóra gruba, kwaskowy, zero słodyczy i tyle. Fu. Wybacz mężu, ale ci małżonku naplułam. No patrzcie, nie za smaczna do gęby, do jamy ustnej mężowi wpada. Nie ma jak to mówić. Zobacz, no i rozwaliłeś. Zobacz, co się zrobiło. Takie grube. Poczekaj. Trzeba by uciąć tu. Pokaż ty, bo ja tu nie widzę tego. No. A tu jeszcze takie małe w środku są, zobacz. No to tak się zajmujesz pomidorami, no co ty, żeby mi to było ostatni raz. Coś tu ci wypadło. Skórka. To nie da się tej skórki pogryźć. Zobacz, są małe pomidorki. Ale wiesz co, to jakiś noworodek. No. To tak jak się, już chciałam powiedzieć, kobieta w ciąży, tak? I, no nic, tak się wytworzyło. Mhm. A tu jest miedwieża łapa. Dawaj ją, przerobimy. A poczekaj, bo ja jej kochany. Ja jej tu nie zdążyłam nagrać. Dobra, dawaj tą łapę. Słońce mi świeci. Tylko stop. Idę z drugiej strony. Stop. Zobacz, co tu jest pięknego. Zobacz, tu mi przyłóż. Tu mi, no, tu. Patrzcie, jaki odcień. Teraz fotkę muszę zrobić. Aj, te liście. Jezu święty, ja mam swoje kochane arbuzy, ale te pomidory to mi się też podobają. Rany boskie, miedwieża łapa. Pęka. Mógł być większy, no jak na niedźwiedzią łapę przystało, co nie? Tam jest wielki. No. Oj, z tego gigantycznego. No, ciekawy kilogram ma jak nic. Uff, emocje. Słuchaj, a dlaczego zostawiłeś tego? On też już się psuje. Rejsy tomatę. Nie, nic nie zostawiłem, bo po prostu na tego żeśmy... Skupiliśmy się. Mhm. Czyli fura takiej drobnicy. Rejsy tomatę. Zamiast utworzyć jedną porządną kiść, nie? To takie popierdółki. No tak chciałaś. Chciałam. Zobacz. A to jest ten, który zrywaliśmy. Wesoły sąsiad. Ale on nie jest już taki wesoły. No, możesz mi go już ciachnąć. Nie jest za smaczny. A i właśnie, nie jest słodki w ogóle. Mięsisty jest na przetwory. Jak skubaniec, jak nie wiem co. Ale słodyczy zero. Ten wesoły sąsiad. Więc nawet małżonkowi mojemu no nie smakuje. Ale żeby nie było, jakby była zima, czy sezon, kiedy jeszcze nie mamy własnych pomidorów, tylko musimy kupować, to byłby fantastyczny. A tu czekamy na owoc owłosionego, srebrzystego. Na razie pojawiły się, zobaczcie, takie owoce. A jak się wybarwią, na jaki kolor? Czekamy. Który chcesz? Ten? No to dawaj. Patrz, też pęka. No i to jest odmiana. Sybirski gigant. Oj, wiesz co, nie podoba mi się to nagrywanie, bo jakoś tak za szybko to robimy. Się cieszy człowiek i tak, zobaczcie, no. No i tak, o. Każdy jeden jest wspanialszy. Mimo, że niektóre bardzo podobne do siebie. No i jaki to gigant, co? No mały. Mały. Tu jest większy. I to wyżej. Tu jest duży też. Który? No, może i tak. Patrz, i ten pęka. Ale niech posiedzi jeszcze. No, tamten to jest nie doszło jeszcze. No. No dobra. Ło, słuchajcie, Boże, teraz werble po prostu. To jest coś pięknego. Rebel Stolichten Prime. Patrzcie. Ja sądziłam, a mój mąż jeszcze bardziej, że to jest niedojrzałe, a on skurczybyk taki jest.
Tylko ja bym chciała, wiesz co? Tego tylko. Te są też miękkie, ale dajmy jeszcze koloru, nie psują się. Zobaczcie tu, jaki kolos. Czy ja nagrywam to jakoś dobrze? Jaki to jest kolos? Pół kilo. No weź na twojej dłoni. O, tak go sobie. No, czekaj, czekaj. O, przy kolegach. A tak wolno. Tak jakbyś był, wiesz, obrotową tacą. Czemu w tą stronę? Ja nie lubię w tą stronę. Ja lubię tak dookoła, żeby pasy było widać. Tu pasy właśnie widać. Czekaj, ale tak jak w mikrofalówce mi zrób. Ale tu pasy widać bardziej. No dobra, ale ja bym chciała tak. O, i teraz o właśnie, jak na karuzeli. Wolniej poproszę. Biedny chłop, znowu powiedzą, to może byś zaprotestował, żeby trzymałeś ze mną kupę lat i że wcale ci Użyj go to. do mikrofali i obróć. No, nie, tam małżonek umie tutaj współgrać, prawda? Tylko on troszeczkę chciałby szybciej te nagrania, aby się odbywały, przy których musi mi pomagać. To znaczy nie musi, bo jak się mówi, musi to na Rusi, a u nas jak kto chce. Dobra, bo idę końcówkę meczu obejrzeć. Dobra, mecz nieważny. Ważne. A kto gra? Polska. Z kim? No U. ze Stanami. No to dobra, dawaj szybko. Zobaczcie, bo jeszcze tego zobaczyłam. Ale, no. Pękł. No to żeś się poświęcił do pomidorolandii. Zobaczcie, jaka to odmiana. To miała być koktajlówka. A to jest jakiś bardzo wielki. Coś Jaka jak. koktajlówka? Bo no tak wygląda. Czerwony krem Bendrika i jest koktajlówka tam napisane. A słuchajcie, my o takim kształcie mamy odmianę o nazwie Midas Orange, tylko tamten jest pomarańczowy. No taką wielkość ma. Dobra. Jeszcze ten. No już leć, leć na ten. Tu jest jeszcze tego. Oj, stój, stój, bo to jest. Ale byś go ciachnął bez nagrania. Wiesz, jaki to jest? Pamiętasz go? To jest ten aksamitny koleś. Czyli słuchajcie, barchatny piżon, owłosiony. No, dawaj, dawaj. Tego małego Którego? byśmy. Nie wykadrowałam go. Pokaż meszek. Gdzie on ma? Oj, oj, nie ruszaj No go. ma taki mysk. I a nie ruszaj. A teraz pokręci. No, dobra. Tylko jeszcze czupryna jego. O, stop. Teraz pękł, czy żeś go dziabnął? Gdzie pęk? A nie, to musiał być chyba. Chyba Dziabnąłeś ty dziabnęłaś. go. No patrz, no on się nie da wyostrzyć, autentyko. Frecik. No i jeszcze któregoś owłosionego? Nie, ten chyba za miękki jest. Za twardy. Słabo owłosiony jest, ja ci powiem. Ojejku. Oj, tu jeszcze zostały pomidorki. A co z tym sąsiadem? No to dobra, niech on dojdzie. I cerise jeszcze maluchy. No nic. A, i chodź, lecimy. Bierzemy tutaj państwa skrzynkę, wskakujcie, częstujcie się. Bon appetit. I lecimy porównać. Apetyt to by mam. Tak. Chodź, Frecia. Frecia, ja pierwsza. Daj Freci pomidorki. Lecik. Zobacz, co tam Freciuś. jest. Ach, ty łobuziaro. Zobacz tu. Lecik, chodź. Bo mi mieczyki połamie. I tak. Poczekaj, ona zaraz wyjdzie. Baba kocia. No. Freciu, papa. Frecia to jest arbuzowa kotka. No chodź, idziemy. Kciu, kciu, kciu. Powiedz mi, tu pani zablokowała. No chodź, dziewczyna. Chodź. No chodź. Nie, słuchaj, ona nie idzie. Dobra, czekajcie, którego mieliśmy porównać? Sakiewkę Corazon? Tego. Tego? Nie, tą sakiewkę.
Nie, no tą. Czekaj, dobrze widzę. Tak, to był figę. No nazwę ma korazon. O, i zobaczcie. O, jeszcze tu mamy do ścięcia. A to jest pink fig. Poczekajcie, to jest pink fig. Tu. I ten pink fig bardzo odpada z krzaczka. Nie, to nie jest to. Nie trzymaj, to jest, ten jest ciężki. A te są puste. I pod nazwą kupiłam pink fig. To już się przebarwia. Słuchaj, ale tu ciesnoczny jest gotowy. Musimy go też ciachnąć. Tak, tylko tam rejsy tomate od dwóch różnych sprzedawców. No nie w naszym języku, inna nazwa. Czyli w tłumaczeniu czosnek ciesnoczny. Ale wolę tego z nazwy, bo ma większe grona. Jak szypułka. Pokaż. Co żeś obciął? Z gawęcią. No wiesz. A nie ma jak obciąć, no inaczej. O mamo, ale większe, no nie? Który ci się bardziej podoba? Nie wiem. Nie wiesz? Może zobaczę w smaku. A w smaku, tak, ja też. Ojejku, wcale się nie chcę tak odrywać. Co ty zrobimy? Chyba ten smaczniejszy. Wiesz co, chyba tak. Ale jest równie niesłodki, tylko ja nie wyczuwam tego kwasku. Zobaczcie, ciesnoczny, takiej kwasowości jak tamten, ale równie niesmaczny. Trochę inny jest. Gorzej odchodzą ten od... Ale wiesz co, może dlatego, że w tym foliaku jest lekki półcień, a te warunki to wiesz sam. A tu co? A tu mamy paprykę. Tą kolorową. Taka odmiana. Candy Cane Red. I ma listki biało-zielone. I lecimy jeszcze do foliaczka szybko, szybko na pole ze skrzyneczką. Nie na pole. I zobaczcie, tu właśnie. A ten nasz kolega doradził siarkowanie gleby. A tu, wiesz, kolego Pawle, mąż powiedział, że on tu ziemię właśnie chce wymienić całkowicie. No, siarkowanie zawsze można przeprowadzić. I to jest też, patrzcie, Jerozolima. Już zerwaliśmy te dwie sztuki. Wiesz co, dawaj wszystkie te. Ja to uduszę razem. A za co? Za niewinność. Nie? To jeszcze muszę dojść. Oj, tego. No dobra. To kształt tego pokaż tylko. W tym foliaku, jak no coś się wytwarza taki stożkowy. Ten zostaje. Dobrze. Tak. Toż to bezrozmiernej, bez wielkości. Pęka. Malinowy. Pękło tu już przecież. Kolanko. No tak, widziałam, już nagrywałam. Czekaj. Wczoraj czy przedwczoraj. Tak. Wolniutko. Wolniutko. Żeby mi się nagrywanie nie wyłączyło. Co? Rozwala się? O matko. Albo powinieneś te moje nożyce wziąć. Nie ma gdzie nożyc włożyć, bo tu zaszli ciasno. Poczekaj, pokaż. W naszych dwóch dłoniach to się zmieści. Staśmił się. Ale ty egoistyczny jesteś. Sam go trzymasz? Ja nie wiem. O, jaki ciężar. Pomóż. Dobra. Do klatki zaniosę. On nie ucieka. Dobra, pokaż. Poobracaj nim jeszcze troszeczkę. O, pokaż tą dupkę. Stój, stój. A tak, o. Jaki wynik. Ale to jest zadek. Ale swoją drogą jakby tak przyłożył. No nie. Nie, no śliczny. Ptak tu jest. Tak, złudzenie jak ptak. A to zobaczcie, jest nawóz koński, który mąż moczy w wiaderku
Zalewa wodą, postoi troszeczkę. I pije. I pomidorką serwuje drinki takie. No, rozcieńczone. Dobra, bo my tu gadu. A tego zostawię. Bo to jest z miksu. No to co? Oj, będę ważyć, ale... Na stół to zanieść? Pół godziny film trwa. Wyłączamy się. Ważenie będzie w innym. To co? Żegnamy się i co? Do zobaczenia. Na ważeniu. Nie pa, będzie pa. Mnie. Jak to ci nie będzie? A kto będzie swoje płody rolne tutaj obrabiał? No. Ludzie. Dobrze, że masz tych ludzi. Nie, Freciu? I te kotki. Frecik. Frecik. Uśmiech. Cześć, Freciuńka nasza. Teraz ty do foliarka, tak? No, spóźniłaś się troszeczkę.